Daria Pacańska, witam i zapraszam. Rozmawiamy dzisiaj o działaniach Instytutu Pamięci Narodowej. Moim Państwa gościem jest Ewa Lider, Nowoczesna. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy może od KOD-u, od demonstracji, która odbyła się w sobotę. Na tej w Gdańsku Henryka Krzywonos krzyczała precz z kurduplem. Czy pani też krzyczała? Czy to jest... Absolutnie nigdy w życiu bym nie krzyczała takich słów. Jestem przeciwko mowie nienawiści. Mhm. Mamy prawo demonstrować. No tak, bo mamy prawo wychodzić na ulicę, ale nie mamy prawa nikogo obrażać. Bo też państwo obruszacie się na temat tego, co powiedział poseł Żalek o KOD-zie, o tym, jaki naród uczestniczył w tych demonstracjach, więc wydaje mi się, że to jest poziom tej samej retoryki. Ja myślę, że po jednej i po drugiej stronie puszczają czasami nerwy i padają nieodpowiednie słowa. I to było akurat to słowo. Absolutnie jestem przeciwna używaniu takich słów. Mhm. Wróćmy teraz do samego IPN-u. Mówi się, że to jest, że to, co się dzieje teraz, to już nie jest ten IPN, który wyjaśnia historię, tylko to jest marna prawicowa prowokacja. Pani się z tym zgadza? Że to jest prowokacja? No to tak niestety wygląda. Mi się wydaje, że to powinno być, po pierwsze, bardzo się dziwię, że te dokumenty dopiero teraz wypłynęły. No właśnie, bo to jest niezgodne z prawem, żeby je trzymać, prawda? Dokładnie. I skąd one się tam znalazły, to jest zadziwiające, czy one na pewno tam były, czy nie były jakoś. Ja czytałam taki artykuł, w którym twierdzi się, że one zostały w odpowiednim momencie podrzucone. Ja tego nie wiem, oczywiście to musiałaby sprawdzić prokuratora, policja. Ale przede wszystkim te dokumenty powinni oceniać bardzo spokojnie historycy, nie politycy. No właśnie, bo mówi się, że zostało z tego wszystkiego zrobione trochę show. I oczywiście. To jest za bardzo publiczne, to chyba powinno być w zaciszu IPN-u wszystko sprawdzane. Nie pod dywanem, ale powinno się spokojnie nad tym pochylić, zastanowić się historycznie, a nie politycznie, nie robić z tego afery politycznej. A mieszanie w to tych wdów po znanych osobach, które no, nabroiły, można powiedzieć, czy mają wiele za uszami, jest po prostu nieetyczne. To są mocno starsze Ale osoby. Ale wdowa po generale Kiszczaku chyba jakby sama tą lawinę tych, nie tych zdarzeń. Nie zmienia to faktu, że to jest bardzo mocno starsza osoba. I że to są dokumenty państwowe, które nie powinny być w tym domu. Nigdy. Nigdy. Istnieje podobno lista 21 wysokich funkcjonariuszy służb PRL. Czyli to nie jest koniec jeszcze. Czyli będą kolejne przeszukania. Czyli show się dopiero zaczęło, tak? Polityczne show. To jest przerażające, co się dzieje w tej chwili. Ale z drugiej strony, czy nie powinniśmy znać historii dzisiaj? Powinniśmy, ale mówię, że to nie powinno być show. Sama pani to tak nazwała. To jest w tej chwili show polityczne. A to powinna być spokojna praca historyków. Tylko problem jest w tym, że społeczeństwo i media troszeczkę dopytują o to. My chcemy wiedzieć, co się dzieje. No, prawda powinna być odkryta. Czy to już nie jest ten etap, gdzie właściwie no, nic innego nie pozostaje, jak tylko show? Bo może to wcześniej, kiedy powinno być odkryte, nie byłoby show, a teraz Pamięta pani jest... taką aferę z doktorem G. Jakby spokojnie prokuratura się na tym zastanowiła, to by nie musiała go przepraszać, nie byłoby takiej tragedii ludzkiej. I polska transplantologia by na tym nie straciła. I tu jest to samo. Będziemy musieli tych ludzi przepraszać, jeżeli okaże się, że te oskarżenia są nieprawdą. Jeżeli te dokumenty są fałszywe, co jest bardzo możliwe. Jak pani widzi koniec tego, co się dzieje wokół prezydenta Wałęsy? Jak to się powinno zakończyć? Jaki jest taka utopia według pani? Utopia? To znaczy, wie pani, co, tu żadnego końca nie będzie. Zawsze się znajdą tacy, którzy będą podejrzliwi i będą podejrzewali wszystkich ludzi, którzy są na szczycie, o najgorsze rzeczy. Hejterstwa nie zatrzymamy. Zawsze się tacy znajdą. Natomiast ja uważam osobiście, że Lech Wałęsa był, jest i pozostanie bohaterem i symbolem wolności i solidarności. Tego nikt nie zmieni. Tylko pytanie jest jedno, czy w oczach młodych ludzi, którzy w tej chwili jakby obserwują, którzy no, nie żyli w tamtych czasach, czy przed ich oczami nie stanie Lech Wałęsa jako ten, który donosił? Wie pani co, teraz po tej aferze medialnej przez jakiś czas oczywiście będzie się to mówiło, ale wcześniej czy później prawda wypłynie na wierzch.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.